Dzień dobry, witajcie na kolejnym przesłaniu Słowa Bożego. Będziemy czytać z Ewangelii Marka, 4 rozdział, od 3 wiersza. Słuchajcie, tak mówi Pan Jezus. Oto wyszedł siewca, aby siać, a gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, lecz gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą i wzeszło, wyrosło i wydało owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Pan Jezus powiedział bardzo prostą, bardzo wymowną historię, przedstawiającą chyba każdy człowiek był w stanie zrozumieć i jest w stanie zrozumieć, o co tutaj chodzi. Chodzi o to, że wrzucamy ziarenka do ziemi i one rosną. Każdy z nas próbował, kto chodził do szkoły, to na pewno był taki test, był taki sprawdzian z przyrody, ze środowiska. I Pan Jezus mówi tutaj o ziarnie, mówi o ziarenkach, które wpadają w glebę. Zatytułowałem to przesłanie krótkie siewca. Wychodzi siewca, aby rzucić ziarenka. Kiedy Pan Jezus mówi w następnych częściach, co to znaczy, mamy tutaj ciekawe zdanie. Czytajmy 13 werset tego samego rozdziału. I rzekł im Pan Jezus, nie rozumiecie tego podobieństwa? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Pan Jezus tutaj zaznaczył, że to podobieństwo prawdopodobnie, a może nawet i na pewno, jest jakby podstawą wszystkiego nauczania. Jest jakby podstawą każdego działania w naszym życiu. Dlaczego? Bo Pan Jezus mówi, jeżeli tego nie zrozumiecie, to jakby chcecie zrozumieć coś cokolwiek innego. To tak jak w matematyce tabliczka mnożenia albo dodawanie i odejmowanie. To jest to taka podstawa, że jeżeli tego nie opanujesz, niczego dalej nie potrafisz zrobić. W matematyce zrobić jakiekolwiek równanie, jakiekolwiek zadanie dalej. Musisz znać podstawy. I Pan Jezus podkreśla tutaj, że ta historia właśnie o sianiu i zbieraniu jest bardzo ważna. I chciałbym, abyśmy się przez chwileczkę pochylili nad tymi słowami, co Pan Jezus tutaj nam wyjaśnia. Mówi tak, siewca rozsiewa słowo. Jak to się dzieje? Mamy takie jakby 3 etapy. Tym, co sieje, jest słowo. Boże słowo. Boże słowo ma niesamowitą moc. Ono ma moc tworzenia, ma moc, aby zmienić nasze życie. Rodzaj gleby to jest nastawienie naszego serca. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz, żniwo. Celem zasiewania jest żniwo. Nie siejemy po to tylko, żeby wyrzucić nasionka, ale po to, żeby zebrać żniwo. I dlatego chciałbym, abyśmy się skupili na tym słowie, dlatego że mamy 4 rodzaje gleby, Pan Jezus tutaj mówi. Słowo Boże zawsze ma moc. Kiedy ono padnie na glebę, kiedy ono wpadnie do ziemi, jak ziarenko do ziemi, ono nigdy nie zostanie pojedynczym nasionkiem. Musi tylko być jeden warunek. Musi wpaść do dobrej ziemi, do gleby. I Pan Jezus mówi tak, tymi na drodze, gdzie są rozsiane słowo, są ci, do których gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. To niesamowite. Ale właśnie w tym momencie, kiedy usłyszałeś i nastawienie twojego serca jest takie, że przyszedłeś tylko popatrzeć, poobserwować albo skrytykować, to w tym momencie już tego słowa nie ma. Już tutaj był diabeł, już był szatan, który przyszedł, aby zabrać to słowo i wykraść go z twojego serca. Dlatego wielu ludzi traci bardzo cenne rzeczy przez to tylko, że przychodzą jako nastawieniem swojego serca poobserwować, ocenić, skrytykować i wtedy, kiedy usłyszą słowo, cenne słowo do jego życia, do swojego życia, wtedy już przychodzi przeciwnik, bo dajesz mu możliwość do tego i już nie ma słowa. W tym momencie, dokładnie w tym momencie, Pan Jezus mówi, że tacy ludzie są ograbieni, nie są w stanie przyjąć słowa, chociaż go usłyszeli, ale nic z nim nie zrobili, było łatwym celem do przeciwnika, aby od razu go zebrał i nie wydało żadnego plodu. Druga gleba, czytajmy. Podobnie zasiani na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. Drugi rodzaj to jest ci, którzy na gruncie skalistym, między kamieniami. Jest cieniutko ziemi i są kamienie. Ziarenko wpada i ono zaczyna rosnąć, ale kiedy przyjdzie słońce, kiedy przyjdzie ucisk, ono nie daje rady. Dlatego, że ziemi jest za mało,
i nie potrafi wyrosnąć. Spiecze i zostanie ususzone. Uschnie, nie przyniesie owocu. To są ludzie, którzy mają w sercu swoim nastawienie takie, że bardzo chętnie przychodzą do zgromadzeń. Bardzo cieszą się z każdą obecnością Bożą. Przychodzą do zgromadzenia i są bardzo podekscytowani wszystkim, co się dzieje. Są radośni, przyjmują Boże Słowo, słuchają je bardzo chętnie, ale to się dzieje tylko w tym momencie, kiedy jest w czasie właśnie trwania. Kiedy nie ma głębokiej gleby, kiedy nie ma dobrej gleby, jest dużo kamieni. Kamieniami są właśnie okoliczności, które się dzieją potem. Wiecie, na spotkaniu, na nabożeństwie, w dobrym zgromadzeniu, w dobrej atmosferze jest wszystko w porządku. Ale to jest cieniutka gleba. Kamienie i skały obrazują to, kiedy przychodzi prześladowanie. Są cierpienia, od których Jezus Chrystus nas uwolnił. Są uciski i cierpienia, o które nas uwolnił. Ale są też cierpienia, które będziemy znosić. Są prześladowania, które jest zapowiedziane, że będziemy znosić. Prześladowanie dla słowa. Dlatego, że diabeł, szatan, przeciwnik nie cierpi, żeby w twoim życiu się dobrze działo, żeby w twoim życiu słowo mogło przynieść owoc, żeby ono przyniosło plon. On tego nie zniesie, dlatego będzie zsyłał prześladowanie i cierpienie, różne presje i ucisk, żeby tylko to słowo nie wyrosło. Jeżeli twoje serce, twoje nastawienie, jeżeli twoja gleba nie jest dobrze przygotowana, nie jest oczyszczona z kamieni, z gruzu, z jakichkolwiek rzeczy, które nie są podatne, aby to ziarenko mogło urosć, jest to wskazane tak samo na późniejsze, ale tak samo na porażkę. Słowo Boże wtedy nie może przynieść owocu. Dlatego jesteśmy zachęceni przez to słowo, aby usuwać te kamienie, aby usuwać gruz z naszego życia, aby to wszystko wyeliminować. Takimi kamieniami i gruzem mogą być zniechęcenie, może być gorycz, może być nieprzebaczenie, może być grzech. Takimi kamieniami mogą być różne zwątpienia. Niewiara, strach. To mogą być kamienie, które nie pozwolą, aby Słowo Boże przyniosło plon. I jakże przykre to jest, że wiele ludzi przychodzi i są bardzo entuzjastyczni, są bardzo otwarci, chcą wiele robić, chcą się cieszyć, zgromadzeniem się cieszą, ale potem czasami zauważamy, że kiedy przychodzi następny dzień i następny dzień i następny dzień, Słowo nie przynosi owocu, bo nie jest w stanie. Jest to krótkie, jest to tylko w tym momencie, kiedy jest dobra atmosfera, kiedy jest w atmosferze Słowa Bożego. Potem już brakuje ziemi, brakuje gleby i nie przynosi plonu. Następna, trzeci rodzaj gleby. Jak Pan Jezus tutaj mówi, to są te, które padły między ciernie. Ziarenko wpadło między ciernie i urosło. Urosło, ale zauważmy, to są ludzie, którzy słuchają Słowa Bożego. To mogę być ja, który słucham Słowa Bożego, ale nie daję mu czasu. Moja gleba serca nie jest oczyszczona, nie jest przygotowana, żeby ono mogło we właściwych warunkach wyrosnąć. Co to znaczy? Kiedy w moim życiu nie jest Słowo Boże na pierwszym miejscu, kiedy Bóg nie jest na pierwszym miejscu, ale jest wiele rzeczy, a tylko dorzucam Słowo Boże, tylko dorzucam Boga do moich obowiązków, do jakiegoś tam dobrego uczynku, dorzucam tylko chwilkę Boga i Jego Słowa, to wtedy tak samo Słowo Boże nie może przynieść, ono zacznie wzrastać, ale wszystko, co jest wokoło mnie, jest silniejsze i zagłuszy Boże Słowo. Powiem prosty przykład, jak to może wyglądać w moim życiu. Jeżeli postanowię sobie 5 minut czytać Biblię w ciągu dnia, 15 minut się będę modlił, mam 20 minut, będę czytał co innego przez kilka godzin, będę słuchał jakichkolwiek innych wiadomości, medii, czegokolwiek słucham przez kilka godzin, zajmuję się wszystkim innym przez kilkanaście godzin, kiedy ten moja cała doba, mój cały dzień będzie wypełniony wszystkim innym, a tylko odrobiną Słowa Bożego. To jest dosłownie ta proporcja, o której teraz mówimy. Ciernie będą większe niż to, które jest zasiane. Dlatego jest ważne, aby zadbać o to, aby Słowo Boże zajęło pierwsze miejsce. Słowo Boże wyda owoc tylko wtedy, wyda plon tylko wtedy, kiedy jest zadbane, aby wpadło w dobrą ziemię, dobrą glebę. I właśnie ten rodzaj jest bardzo bliski, czasami żal, że jest tak bardzo bliski. Wszyscy zauważcie, że Słowo Boże mówi tutaj, że wszyscy czterej słuchają. Ale jak? Jedyna wspólna cecha to jest, że wszyscy słuchają. Ale kiedy ono wpadło między ciernie, kiedy zagłuszy go, to ten pęd tego świata, kiedy wiadomości tego świata są silniejsze niż to, co przeczytałeś, to, co przebyłeś z nim,
nie jest w stanie przynieść plonu. I czwarty rodzaj gleby, którą myślę Pan Jezus najbardziej się ucieszył, kiedy mówił o niej, to jest gleba przygotowana, to jest ziemia przygotowana dokładnie pod zasiew Słowa Bożego. Kiedy Słowo pada na taką glebę, jest niemożliwą rzeczą, żeby nie przyniosła owocu, żeby nie przyniosła plonu. To jest niesamowite i chciałbym nad tym jeszcze chwileczkę się zastanowić, bo to jest warte tego. Ziarenko ma moc. Ono nigdy nie jest pozbawione mocy. Ono wystarczy, że tylko jest wrzucone we właściwe warunki, a warunkami, które mogą stworzyć właściwą atmosferę, właściwy klimat, dlatego aby był plon, stokrotny, 30 lub 60-krotny, jest Twoje serce, jest moje serce, moje nastawienie serca. Kiedy ono jest gotowe, kiedy jest przygotowaną glebą, jest w stanie przynieść owoc. I tutaj mała uwaga. Kiedy ziarenko wpada do ziemi, to ono od razu błyskawicznie nie wyskoczy. Pan Jezus tutaj wyjaśnił w wierszach 26 do 28, powiedział, że rolnik, kiedy zasieje na tej dobrej glebie, on się nie martwi o to, on się nie boi, on nie panikuje, on nie rozkopuje swojego pola codziennie i nie patrzy się, co się tam dzieje, ani pod lupą nie szuka, co się tam, czy to rośnie, czy nie. On nie krzyczy, zasiałem wczoraj, a dzisiaj nic nie ma. Nie płacze, nigdy nie widziałem, chociaż pochodzę z gospodarstwa, nigdy nie widziałem rolnika, który siedzi na swoim polu i płacze, że nic nie rośnie, a wczoraj zasiał. Tak się nie dzieje, dlatego że to jest czas, kiedy słowo musi, kiedy ziarno musi w ziemi mieć swój czas. Dlatego kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy słyszymy Boży głos, kiedy czytamy Boże Słowo, to są te ziarenka, któremu trzeba poświęcić czas. Zachęcam, aby Słowo Boże, abyśmy spędzali z Nim czas, abyśmy Mu dali czas. Kiedy masz obietnicę w swoim sercu, nie zostawiaj tego tak, ale zacznij rozmyślać na niej. Zacznij usiąść, wycisz się, wyłącz telefon i zacznij rozmyślać, co Bóg do ciebie powiedział. Tak naprawdę On mówi bezpośrednio do ciebie. Jeżeli dasz Mu czas, temu Słowu, kiedy zapiszesz sobie go, kiedy będziesz go przypominał w każdej modlitwie, kiedy będziesz patrzył na to słowo może każdego dnia, otwierał sobie go, będzie to słowo nabierać właściwych kształtów. Będzie wzrastać, potem jeszcze więcej, a potem będzie miało możliwość wydać stokrotny plon. My tutaj na południu jesteśmy bardzo skromni i my mówimy, ja to tylko 30%, ja tylko 30-krotny. Ale słuchajcie, tutaj jest napisane w Ewangelii Mateusza, Pan Jezus to wytłumaczył, 30, 60 albo 100-krotny plon zależy tylko od ciebie i od twojego słuchania. Zależy od tego, jak słuchasz. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ostatnie tylko słowo. Pan Jezus na początku tej przypowieści powiedział, słuchajcie. I na końcu tego mówi, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Zastanowiłem się, że kilka razy w Biblii jest powiedziane to słowo, kto ma uszy. Zwróćcie uwagę, czy macie uszy, spróbujcie. Sprawdźcie. Dlaczego Pan Jezus mówi, kto ma uszy? Przecież wszyscy je mamy. Niechaj słucha. To jest bardzo ważne. Od twojego i od mojego słuchania zależy całe twoje życie. Zależy, co zasiejesz w swoim życiu. Jeżeli to jest Boże Słowo, które przynosi owoc, jeżeli to jest Boże Słowo, które przynosi niesamowite zmiany w twoim życiu, których potrzebujesz, to ono przyniesie plon i nie martw się o to. Nie rozkopuj swojego życia, swojego planu, ale cierpliwie czekaj, miej nadzieję, wierz, kiedy przychodzi prześladowanie, kiedy diabeł przyjdzie z pytaniem, a co z twoim słowem? Widzisz, kiedy Bóg do ciebie powiedział taką obietnicę, gdyby to było od Boga, to by to było już się działo, a tu się nic nie dzieje. Bądź spokojny, Boże Słowo przyniesie owoc. Ono przyniesie plon. Dlatego tak ważne jest, aby obsiewać nasze życie, nasze serce Bożymi obietnicami. I kiedy dostaniesz słowo, nie martw się, nie troszcz się, wszelką swoją troskę złóż na Pana. Przyjdą okoliczności, nawet może przyjdą ludzie, którzy ci powiedzą, że jesteś nieodpowiedzialny, ale wtedy musisz wybrać, czy polegasz na Bożym Słowie, czy polegasz na ludziach. To jest bardzo ważne. I chciałbym powiedzieć, że to słowo jest kluczowym w naszym życiu. Pytanie jeszcze, co zrobić w międzyczasie, kiedy ono rośnie? Możesz być spokojny o to, że Bóg, kiedy coś powiedział, On to wypełni. Ale w międzyczasie patrz na swoje życie, jakie dziedziny swojego życia jeszcze możesz obsiać. Jeszcze możesz w pewne dziedziny zainwestować. Możesz poprosić Pana o pewne rzeczy w każdej dziedzinie swojego życia. Jeżeli chodzi o twoje zbawienie, twoich bliskich, módl się, inwestuj i siej dobre rzeczy. Siej Ewangelię. Boże Słowo mówi, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. Kiedy tylko Ewangelia jest wypowiedziana, ona ma moc. To jest to ziarenko. Ona ma moc i nie trzeba się martwić, że ktoś musi tam coś zrobić jeszcze. Kiedy ona jest wypowiedziana, to jest tak, jakbyś rzucił je w ziemię. I to jest to.
Chciejmy to zapamiętać, chciejmy do naszych serc to przyjąć i każdego dnia, kiedy czytasz Słowo Boże, poświęć Jemu czas. Często robię tak, że otwieram Biblię, kiedy Bóg do mnie mówi, daje mi obietnicę, zostawiam otwarto tę Biblię, zapisuję to i często przez kilka dni ona jest otwarta. Kiedy czytam inne w międzyczasie słowo, wracam do tego i mówię, Boże, dziękuję Ci za tę obietnicę. Jestem pewny, że to, co zasiałem, co o co Cię prosiłem, jest w Twoich rękach i tego nikt mi nie wyrwie. Wiem, że to pole przyniesie owoc, przyniesie plon. O niektóre rzeczy modlę się jeden dzień, na drugi dzień są, o niektóre się modlę przez kilka miesięcy, a Bóg je wypełnia. Niektóre rzeczy modlę się od lat, ale wiem, że po latach przyjdzie plon i będę mógł zebrać. Bo celem siewcy, celem tego, że zasiewamy Boże Słowo, jest żniwo. Życzę obfitego żniwa. To się stanie, kiedy obsiejemy nasze życie Bożymi obietnicami, Bożym Słowem. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.